Jesteśmy na ulicy Miodowej w Warszawie. Widzimy radiowozy policyjne. Jest dzisiaj 21 lutego 2014 roku. Ulica Miodowa jest znana z tego, że jest tutaj klasztor kapucynów. Tutaj właśnie jest rozdawana biednym żywność. A i słyszymy odgłosy pikiety. Prawdopodobnie policja tutaj obecna jest właśnie obecna w związku z tą pikietą. Pikieta odbywa się przed, przypomnę, na ulicy Miodowej 15 w Warszawie mieści się Ministerstwo Zdrowia. Widzimy tą pikietę. Politykę prorodzinną, po to, żeby Polacy mogli mieć dzieci, po to, żeby polskie rodziny mogły bezpiecznie wychowywać i przysparzać kolejnych pokoleń Polaków, musimy jak gdyby dbać również o służbę zdrowia, a także o dobre prawodawstwo. Prawodawstwo, które uchroni Polskę przed patologią aborcji, przed patologią być może niebawem eutanazji i przed innymi działaniami, które mają spowodować, że Polaków będzie 15 milionów, a nad tymi 15 milionami Polaków sprowadzi się nam z Bliskiego Wschodu 3 miliony wyspecjalizowanych naszych mocodawców i naszych jak gdyby właścicieli. Tych, którzy będą w Polsce rządzić. Taki jest cel przyszłego rządu światowego, taki jest cel niektórych ludzi w Unii Europejskiej, taki jest cel projektu Judeo Polonia. Pamiętajmy o tym, że na takie rozwiązania nie zgadzamy się. Liczymy na to, że Polacy się obudzą. Liczymy na to, że Polacy powiedzą, że w tym miejscu Europy jest tylko miejsce na wielki naród, na zdrowy naród, na naród bogaty ludźmi, bogaty dziećmi i bogaty tym, że ci ludzie, którzy tutaj żyją, są zdrowi i mogą wychowywać swoje dzieci w zdrowych rodzinach. Czołem Wielkiej Polsce! Dzisiejsza pikieta, chociaż mała i skromna, jest sukcesem z tego względu, że będziemy mogli to promować, te zachowania, które tutaj dzisiaj promujemy i pokazujemy, będzie to można promować i uświadamiać coraz większą rzeszę Polaków i zachęcamy do tego, żeby każdy w swoim gronie, w swoim domu budził kolejne jednostki do pracy o Polskę. Do świadomości, czym jest interes narodowy i jak należy go bronić. Dzisiejszą pikietę uważamy za zakończoną, ją rozwiązujemy i zachęcamy do śledzenia nas w internecie, czy też w różnych gazetach, o których można usłyszeć i zapraszamy na kolejne nasze akcje. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!